Witam Was serdecznie, drodzy parafianie, Great Coyot z tej strony. Krótkie spojrzenie na PlayStation. Tym razem Phobia Sound Dynfna Hotel. Gra horror przygodowy, taki klimatyczny, troszeczkę cierpiący garściami z Resident Evil, jak tak początek zobaczycie. Także spojrzymy sobie krótkim naszym tutaj złośliwie sarkastycznym okiem na nową grę Phobia. Gra jest w języku angielskim, chyba że chcecie grać po portugalsku, to też możecie. Dobra, ale ja nie chciałem zrobić continue, tylko chciałem zrobić oczywiście grę nową, przepraszam, bo tutaj tak. I tutaj można sobie zrobić, że wspomaganie jest celowania i są tutoriale, no parę takich opcji. Opcje są ogólnie dosyć rozbudowane jak na taką gierkę, także zaczynamy. Oglądamy. Jesteśmy w prologu. Już jakieś 45 minut myślę sobie pogramy, żeby tutaj pokazać możliwości tej gry, a są dosyć ciekawe, jeśli chodzi o rozwiązania. Graficznie gra prezentuje się przyzwoicie. Oczywiście pamiętajmy, że jest to tytuł niezależny bardziej, więc nie mam co wymagać nie wiadomo czego. Tak. Nasz główny bohater znajduje się w jakiejś dziwnej celi i mamy takie... Pamiętacie? Są takie gry z tym trójkątem. Tak. Sterowanie klasyczne na lewym drążku. I na razie nic innego tutaj nie możemy. Fajnie, że obiekty są podświetlone. Także od razu jak podchodzimy, X-em robimy i jest metalowy klucz. Możemy go wziąć. I tutaj mamy kartkę z... Możemy podświetlić ten dokument w razie czego i przeczytać. To jest run, corra po portugalsku, czyli run, take. Także tutaj, o, widzicie, X-em się po prostu nastawia how to use an item. Normalnie trzeba po prostu nacisnąć. Jak widzicie, jak w Residencie można potem, na razie mamy tylko 4 możliwości rozbudować. Także robimy i mamy tu, można oczywiście combine, czyli włączyć. I można używać, i co fajne jest w tej grze, to mi się podoba. To słuchajcie, to że ten przedmiot znika. Tak, on mówi, że no nikogo nie ma, więc jest jakaś jego szansa. Tak, są tu też inne cele. No ale tutaj bez klucza nie wejdziemy, są ponumerowane, tak, jak widzicie. Na L3 się normalnie biega. Natomiast on jest jakiś taki troszeczkę crippled, moim zdaniem. O. Fajnie jest, że są narzędzia, tak jak w innych grach, ale nie jest tak, że nie musimy tego brać, bo mnie to po prostu denerwuje, jeżeli w jakiejś grze, słuchajcie, te narzędzia są zupełnie bezużyteczne, no to wtedy klapa, nie? Mówią totalna, nie wiesz czy masz to zabierać, ci gra ci nie podpowiada, mimo może się wydawać, że to jest trudne. Tak, tędy się wychodzi, można tu otworzyć, natomiast on jakiegoś notesu potrzebuje. Potrzebuje notesu, który tu gdzieś został, o, mamy tutaj jakąś kartkę, o, możemy czytać. Sacred Trail, czyli jakiś tutaj święty... trop. Tak, nowe świnki morskie są gotowe do testów. Niedługo je rozpoczniemy. Tak, i po prostu Davy Menezes o tym mówi. Tak, możemy ten dokument zabrać. On na szczęście w inwentarzu nam się nic nie robi. Tak, i teraz mamy tutaj, słuchajcie, o. João Luis, tak. 5 czerwiec 1960 rok i lokacja to jest hotel świętej Dynfny i Reason Espionage, czyli szpiegostwo, tak? Tak, oni go tutaj odkryli, tak?
i on infiltrował to stowarzyszenie i pozostanie tutaj razem z innymi zdrajcami, tak? To było 5 czerwca. 5 lipca to jesteśmy my. My jesteśmy João Luiz, bo skonfiskowali mu notatnik, tak? Jest reporterem i prywatnym detektywem. Ukrywał się pomiędzy nami i zbyt dużo informacji zebrał. Natomiast 5 października jest cały czas nieprzytomny, tak? I czekamy dalej. Czyli jesteśmy tutaj trzymani 4 miesiące, słuchajcie. Sprawdźmy tutaj kolejną szufladkę. Diary. Jest. To jest ten... To jest notatka, tak? Tu nic się nie bierze. On tutaj mówi, że chce go gdzieś schować w jednej z cel, nie? No. To tak, widzicie, można wziąć, ale i to jest fajne, że to, on tego nie zabiera, nie? Że tutaj mamy jakby fajnie. I teraz mamy 5, 4, 2, 6. To spróbujmy iść od 6, nie? Ponieważ więcej tu nie znajdziemy. Znaczy nie wszystkie nam się tutaj zmieszczą, nie? Cela numer 6, bo trzeba gdzieś ukryć po prostu ten notebook, nie? O, i widzicie, jest tutaj, czyli nasz dziennik. Cela numer 6, używamy, otwieramy. Tutaj niestety nic nie ma, jak on sam mówi, więc nie ma co szukać. Teraz możemy wziąć pozostałe klucze. Ponieważ mamy 4 miejsca tylko, tak? Czyli z 2, z 4 i z 5. 2, 4, 5. Takie jeszcze tutaj mamy. Otworzyliśmy 6 i teraz możemy otworzyć 5. Piątka. Okej. Fajnie to otwiera. W ogóle nie, no, klimacik jest dobry. Tutaj też nic nie znajdzie. Wszędzie jest tutaj ten ich trójkąt, nie? Dobra. Gry nie można sejwować. Ona się automatycznie sejwuje. Teraz 4. Używamy. I tutaj, jak widzicie, już o co chodzi, to już widzicie, nie? Tutaj jest dziura, do której możemy schować nasz pamiętnik. Tak jest. I mamy cegłóweczkę. On najpierw musi się po prostu tylko stąd wydostać, jak twierdzi, nie? I to wszystko. Dobra. Ale jeszcze mamy... Cele numer 2. Do 3 nie wejdziemy, więc cela numer 2. To był ostatni klucz. Być może coś w tej celi się znajdzie. Przydatnego do spożycia albo do obrony. Bo ta gra też takie możliwości w przyszłości posiada, bo było celowanie, jak widzieliście. Nie? Tak, nic tu nie zrobimy. Tu jest zamknięta 1. Dla wszelki wypadek sprawdźmy też 3. Jest też zamknięta. Jeszcze ostatnie, gdzie moglibyśmy iść, to tu. Co tutaj jest? Tu są po prostu prysznice, jak widzicie, nie? Gdzie nas tutaj myli, albo żeśmy się sami myli. Dobra. W szafkach niestety nic godnego uwagi nie znaleźliśmy. So, let's go. Uda nam się to otworzyć. Ale oczywiście włączył się alarm, nie? Oh my goodness. Zobaczcie, co tutaj idzie. Jakiś potwór rodem z koszmaru. Z wielką łapą. I dobra, biegniemy. No to tam za szybko się nam biec nie uda. Nie wiem, dokąd możemy biec. Nie da się uciec. Dobra, tutaj może w takim razie tam jest zamknięte. Niestety.
Coś mnie przebiło na wylot. Great Coyote został zmasakrowany w tej rozgrywce. Nic więcej nie zrobię. Gra stworzona przez Pulsatrix Studios. I całkiem wam powiem, naprawdę przyzwoicie się w to gra. Sympatycznie. To był rok 1960, październik, kiedy żeśmy zginęli. Graliśmy chwilę tym dziennikarzem, prywatnym detektywem. Teraz do tego hotelu jedzie nowa postać, nowa persona. Rozwiązać tajemnicę, a może odszukać. Nie wiemy, czy to stowarzyszenie tajne dalej działa. Ten sekretny trop. Święty trop, przepraszam. Tris Trilhas. To jest po portugalsku. To jest portugalska. Z Brazylii prawdopodobnie, bo tam było napisane brazylijski, czyli z Brazylii ta firma, która stworzyła ich hotel Santa Dinfna. Dziwna nazwa. No i mamy Santa Dinfna Hotel. Okej. Dzwonimy. I co, nic? No co jest? Ktoś niech przyjdzie do mnie tutaj. She's gone again, huh? My apologies for keeping you waiting. Oh, it's no problem. I actually just got here. Let go. No wyglądają jak wyglądają, no to te postaci, no nie. Dosyć nie mają mimiki na twarzy, tak? Should I just wait here or... No. Wyszedł jakiś tutaj szef z recepcji, ale powinien się nami zająć. If you want something done right. Do it yourself. Do it yourself. Ah, precisely. Tak so let's see here. What is your name, sir? Lopez. Roberto Leite Lopez. Roberto, hmm? Let's see. Ah. Mamy Roberto z nami. And to what do we owe the pleasure of your visit, Mr. Lopez? Dokładnie, Mr. Lopez. Tourism? Work? Myślę, że turyzm, nie? Work, actually. I'm a dziennikarz. Ciekawe, kolejny. Room 610, block B. The elevator is just through those doors, straight ahead on the right. Tak jest. Pokój numer 610 to nasz pokój. I truly hope you're the right person, Roberto. Please. Enjoy your stay. No ja też jestem przekonany. Thanks. Weird. Okej. Czyli bierzemy kluczyk. Możemy sobie obrócić go. Metalowy klucz 1 plus. Możemy pozwiedzać, jak widzicie. Tu nie wejdziemy. Tutaj to jest pokój śniadaniowy. Więc nic tutaj więcej nie ma, poza tym, że mamy... O! Można zoomować sobie. Tris Trilhas, Santa Dinfna Hotel, such a lovely place. Po prostu możemy to oglądać. I tyle. Także to jesteśmy tutaj sobie w holu. Są nasze walizki. Tutaj żeśmy przyszli. Nie wiem czemu tak się on trzęsie. Jakoś tak tutaj ta gra zrobiła, nie? Tutaj mamy jeszcze drugi pokoik. Taki salonik do odpoczynku. Jak widzicie, wszystko ładnie tam. Zaprojektowane. Drzwi się tu otwierają, albo można wejść tymi, albo można wejść tymi. O, tu leży kotiszek, jest ładny domek. Pali się w kominku.
Może jakiś obraz rewolucyjny czy coś. Nic więcej tutaj nie znajdziemy. Czyli naszym celem jest udać się do windy. Tak. No tak, tu jest taki główny hol hotelowy, nie? O, i tutaj są różne, zobaczcie, rzeczy. O. Prophet Christopher. Do proroka Christophera, tak? Które należało. Czyli to są wszystko do proroka jakiegoś Christophera, nawet z Enigmą. Maszyny, o, tu jest. Gazeta Vida e Morte do profeta Christopher. Życie i śmierć, który jest proroka. On w kopalni był, nie? Tutaj zginęli ludzie i on tutaj powołał Santa Dinf na hotel, tak? Żeby nie było tutaj w ogóle już więcej kopalni i śmierci. No i potem to on założył to stowarzyszenie, tak? Święte Trop. Ale został zabity w 1945 roku. Ciekawe. Nie? Bardzo ciekawa sytuacja, zobaczcie. Miał tutaj swoje bronie, także fajnie. Tutaj coś się możemy dodatkowego dowiedzieć. Jeszcze. Zobaczyć, gdzie tutaj można się udać. Tutaj się nigdzie nie można udać. Tu chyba są gdzieś te windy, ale to nie te. To nie z tej strony. Tu jest zamknięte. Już takie trochę nienaturalne to bieganie, że ja wiem, że to człowiek się trochę trzęsie jak biega, no ale też bez przesady, nie? Tu też nie, a tu jest za to winda, która się otwiera. Ja bym tu jeszcze zobaczył, czy czegoś tu jeszcze nie ma, czym możemy się tutaj zainteresować. Chyba jednak nie, tu są jakieś ulotki. O! Proszę, jest. Seek Freedom. Sacred Trail, tak. Znowu, Be Free. O, no to są, to jakaś znowu organizacja, nie? No widzicie ten trójkąt, nie? Który tutaj jest. Koncert w San Dinfa Hotel. Nawet teatr. I też, czyli fajne tutaj te ulotki, co się dzieje, czyli wiemy, że coś tutaj się fajnego po prostu w tym hoteliku dzieje. Dobra, ruszamy do naszego pokoju, zobaczymy. Teraz to on sam już tam wybiera, więc tutaj nie ma jakiejś zabawy, że na przykład 610, który ten nasz, więc to jest jakby winda i musimy, o, jest filmik, jesteśmy w naszym hotelu. Zbieramy informacje, jak widzicie. Przybyliśmy 11 września 2009 roku, czyli 49 lat po śmierci tego dziennikarza i jesteśmy tu już tydzień. Tak, on tydzień pracuje i nic więcej. I jakby cały czas mówi, że kręci się w kółku. Piękne łóżko. Więc zobaczymy teraz, co tutaj. Weźmie sobie prysznic, nasz wanience. O! Czarna dziura się otwiera. Słuchajcie. Ups! Zjawisko paranormalne, tak? Prawdopodobnie, aczkolwiek nie do końca. Nie wiemy, co się po prostu dzieje. Czyli takich zmrożonych wzgórzach. Hotel. Prolog żeśmy skończyli. 20 minut nam to niecałe zajęło. I teraz jest kolejna część hotel. No to jeszcze zobaczymy, ponieważ włączą nam się tu nowe mechaniki. Ja wam zaraz pokażę i bardzo ciekawe sytuacje. Co się stało z naszym przyjacielem, dokładnie nie wiemy. What just happened?
Natomiast, że się uderzył w głowę. Ma ślady krwi. Ogólny syf w pokoju jest. Jesus! Everything's torn to shreds. Did somebody ransack my room while I was unconscious? Teraz nie wiadomo, czy ktoś był w tym pokoju. Okej, tu jest. Co tu jest? O. Nie wiemy, co tu jest, ponieważ tu trzeba otworzyć tę walizkę, nie? O. Zobaczmy, gdzie tutaj co można. Nie ma kłócania tu na razie, nie. Tutaj mamy naszą koszulę i tutaj nic tutaj nie ma. Może w tej szufladzie coś ciekawego, nic nie ma. Ta szuflada. Ktoś na nas puka. I ta tutaj, ale my nie jesteśmy chyba w stanie nawet otworzyć tych drzwi, tak? Co to jest tu? To jest szafa. Keep in the closet, nic tu nie ma. Credence. O, tu jest z kolei safe. Nie wiemy, kurczę, jak się do tego safe'u na razie dobrać. Jakieś wskazówki będą potrzebne, także... Taka, widzicie, przygodówka logiczna, oczywiście z dreszczykiem. Gdzie no trzeba dużo tutaj rzeczy kombinować. Być spostrzegawczym. Otwierać wszystkie szuflady. Ja zawsze otwieram wszystkie szuflady i wam też polecam. Oraz szafy, natomiast tutaj nic się innego nie znalazło. Z kolei mamy tutaj tak, co my tutaj mamy? Mamy Roberto. Tutaj zostawiam ci kilka przedmiotów, które mogą ci pomóc. Pocket watch. Klak, tak? Żeby synchronizować czas, tak? I tutaj będziesz mógł wracać jakby do tych punktów. Czyli to są punkty zapisu, tak? I jeszcze specjalny obiektyw do kamery, tak? Że on może połączyć się jakaś E z innymi rzeczywistościami. Także zobaczymy. Na początek mamy Pocket Watch. Czyli tak jak pamiętacie w Rezydencie, te były te punkty zapisu, prawda? Tak tutaj są przy zegarach, nie? Tam też trzeba było znaleźć odpowiednie. O. I w tym momencie jest zapis. To sobie zapiszę na tym, bo i tak tego nie będę kontynuował. Tam było tylko, żeby się zapoznać z grą, żebym wam łatwiej przedstawił, co tutaj się odbywa, tak? Tu nie ma jakby nic. Światło zapalić nie możemy. Teraz co tutaj jest? Metal Object. Tu mamy, słuchajcie, numery, tak? 8, 7, 7, 7. 778 ogólnie to jest, nie? 778. Wziąłem to teraz. Żeśmy zaglądali? Nie. Tu żeśmy nie zaglądali. Ołówki. No i tu jeszcze jedna. Kubeczek. 778, nie? Tu są drzwi do wyjścia. One są zamknięte. To jest kalendarz, jak mówię. Jesteśmy od 11, jest 17. Nic tu więcej nie ma. Tak, tu również. Tu są różne dziwne sytuacje, które się dzieją w tym Trilhas, tak? Że dziewczyna zamordowana przez własną matkę. Nie wiadomo dlaczego, nie? Czyli on tutaj po prostu różne rzeczy robi. To jest to Investigation Board. To nic, jak mówi, nie daje. To również jest tam z gazety wycinek. Też mu to nic nie daje, pisze. To są różne, o, różne miejsca, o, te ślady i tej broni, co tutaj... O. Tutaj jakaś... mamy czytać notatki, no pokazuje, nie? Zaraz w notatniku. I to jest wszystko, co tu jest. I tu jest ten... O, zobaczcie. To jest ten nasz dziennikarz, nie? Można... A on jakby to tutaj wszystko... daje z powrotem, tak? I tutaj jakby opisuje, tak? Zaczął śledztwo.
Tutaj pisze o tym słynnym detektywie, który zaginął w 1960. Miasto się nazywa Trilhas, João Luis, tak? Disappeared. Nie wiadomo, że on znalazł o nim tylko po prostu z przeszłości te ślady, tak? Nic, jakby na nic nie jest w stanie wpaść, nie? Tutaj na razie pisze, że na nic nie jest w stanie wpaść z tego, co tutaj się działo. Ale że 778 pamiętacie? To było tu. Tu mamy jeszcze jakąś tą skrzynię. To spróbujmy to otworzyć, czy to zadziała, nie? Tu musi być na środku, nie? 7. No, nie w tą stronę. 7. 8. Jest. Ha! Metal key do bathrooms. Jest. Także idziemy gdzieś do przodu, tak? Udało się. W tym momencie. O. No to jest ta Maryjka, nie? Ona tutaj trzyma jakby znak chyba koniczynki. Nie jestem pewien. Jestem pewien, że mogę otworzyć dwie szuflady i w tej szufladzie mam old book. Ale to też nic nie daje. Dobra, czyli tutaj... Jest, na kółku jest... O, na trójkącie jest, tak, ten metal object. Jest jeszcze nasze życie, tak? Drugi jest, czyli tak, improvements tu mamy jakieś, słuchajcie, to będzie dobre, dokumenty. Roberto, możemy, no i inwentarz, dobra, czyli tu się będzie jeszcze człowiek rozwijał, nie? Add slots, dwa to daje, czyli widzicie, zdobywając po prostu, o, tutaj mamy informację, Stefani pisze, tak? Roberto. To jest, ona była jakąś tutaj po prostu uczestniczką tych historii. I go tutaj zaprosiła Stefanie Freitas, tak? Żeby on tutaj był. We wrześniu on tutaj pisze z nią. To można sobie poczytać, nie? Tego dosyć dużo jest. Ale dla fabuły... Najważniejsze jest, żeby użyć teraz tego klucza. I wchodzimy. No i co tutaj się odbywa? Co to za brudna łazienka w ogóle? No chyba jakieś nieporozumienie jest w tym momencie. O, obiektyw. Tak, mamy obiektyw. Na trójkącie, jak widzicie. O. Super, z aparatem, pasta do zębów, która nazywa się pastą do zębów, toothpaste, co za kibel, nawet bym się tam nie zżygał generalnie. Leci cały czas woda, nic nie można zrobić, ale natomiast jest tu walizka. I mamy to, co miał zabrać i kod do sejfu 37251. 37251. Zamknij walizkę, więc... Idziemy, rozwiązaliśmy zagadkę sejfu. 3, 7, 2, 5, 1, aż. Zaczynamy. 3, 7, 2, 5, 1. Ha! Kabum! Body camera. I teraz, słuchajcie, ten aparat nas przeniesie do alternatywnej rzeczywistości, trochę jak... Pamięta, o Boże, co tu się odbywa? Już się coś odbywa. Zakłócenia jakieś tutaj były. Zakłócenia, za chwilę po prostu to... Teraz możemy zrobić tak, teraz możemy zrobić combine. I jest aparat. Możemy go ekwipować, jest tutaj na strzałce. Czyli go jakby mamy na strzałce. Cały czas nie możemy tu wyjść.
Kurczę, co tu się odbywa, chłopie? A nakładają mi się rzeczywistości, czy co? O, i zobaczcie teraz, nie? Czyli patrząc przez to, możemy też iść, nie? Zupełnie możemy dostrzec inne rzeczy. Jakby ta rzeczywistość wtedy się zmienia. Zobaczcie, o, tutaj w tym momencie jest jakaś ta, o, i mamy zdjęcie, nie? No, zdjęcie tego domu, więc tego tutaj nie było zupełnie, nie? Nie, te rzeczy są te same w szufladzie. Natomiast tutaj jest zupełnie inaczej. O, proszę, jest jakiś napis. The end is nigh. Czyli nadchodzi koniec. Nadchodzi koniec, o. Znowu czarna dziura. Shit. No, no. Again. Koniec. Grubo, co? Jakieś dziecko. Czemu znowu jakieś dziecko? Widzicie, jakaś materia się tutaj unosi teraz, nie? Pytanie, czy my możemy wyjść z tego pokoju w ogóle? Fobia! Santa Dinfna, hocio! Zapraszam serdecznie. Przeczytajmy kolejne notatki. O! Przeczytał. Dziwniejsze rzeczy, tak? Dziewczynka nosząca maskę gazową, tak? Się pojawiła. Kim ona jest, tak? Nic z tego nie pamiętam i nic, czy ona może być tą dziewczynką duchem, o której opowiadają i pojawia się na tym miejscu, gdzie są te morderstwa, nie? Być może, słuchajcie, tak właśnie jest, o. Drzwi się tutaj otworzyły, mamy szansę wyjścia i mamy szansę wreszcie, żeby zapisać sobie, a szkoda byłoby tego nie zrobić. No więc wychodzimy, tak? Co my tutaj mamy? Tu się w ogóle coś pali. O, panie, pali się wszystko. Pokój numer 611. Nie bardzo mam nawet gdzie przejść, chociaż tu można. O, i coś być może uda mi się tu uzyskać. O, drawings. Jakaś znajoma twarz, on tutaj mówi, nie? Twoja twarz brzmi znajomo. Być może, być może. Tu jest też kibel. Tylko czystszy już, chociaż też z dziwnymi rzeczami. Po drugiej stronie, o. Z napisem, że aparat jest jakby połączeniem pomiędzy światami, ten konkretny aparat. Ciekawe, skąd to wiedzą, nie? Tu żeśmy wyszli. Czy coś tutaj jest? To oczywiście, że coś jest. Patrzcie. Jest jakaś notatka. Jak używać bandaża? Czyli jest gaza, plaster, żeby je połączyć i do tego jeszcze alkohol, tak? Czyli to chodzi o to, żeby tworzyć no takie bandaże, które nas tutaj będą uzdrawiać, nie? Dobra. Z kolei to powinno być, a jeden slocik dodało nam, także super. Co tu na dole jest? Jest coś? Jakieś szmatki są. Otwieramy, to nic. A, nie mam klucza do tego. Tu nie ma. Tu też nie ma. Nie mam do tego klucza. Potrzebujemy klucza. Klucza, klucza.
Okej. No spróbujmy, bo wtedy tutaj byliśmy, wyjąć aparat i poszukać jakichś innych rzeczy. O, tu na przykład jest portret. Nie, tu, no, tu nic nowego się nie pojawiło. Tu się pojawiło z kolei. O. Tu się pojawiło jakieś dziwne urządzenie. Przy tym. Muszę teraz to wyłączyć i przeczytać. Tutaj takie wszędzie są w hotelu, tak? Z różnymi symbolami, czyli jakiś specjalny klucz musi je otwierać, tak? Tyle się tutaj dowiedzieliśmy. Może tak uważa nasz aparaciarz. Nie, to wygląda tak samo. Tu też to wygląda wszystko tak samo. Więc tu jakby innego połączenia światowego nie ma. Tu wychodzimy. Jest jak jest. I o. Tu z kolei jest mapa. My jesteśmy... Tutaj jesteśmy na końcu. Ponieważ jesteśmy 610, 611. O. Tu jesteśmy. Dobra. To teraz musimy wejść tu. O, tu to w ogóle dziwadło jakieś zrobiło. Tysiące znaków. Jest telefon stary. Stara klawiatura. Tysiące znaków. O, a tu zobaczcie. Tutaj po prostu się dziura zrobiła, nie? Czyli połączenie do nowych światów. How is this possible? No tak właśnie, że jest to połączenie do nowych światów. Proszę. Old photograph. Z zegarem. Teraz kiedy się tu, no to dostanę się tu, gdzie normalnie bym się nie dostał, nie? Ale czyli trzeba tak działać dwutorowo. O, jak widzicie, nie? Pokój 609, który jest pokojem niestety, ale zamkniętym. Pokój 6... O, mam! Do szuflady. To wiecie co... Tutaj też będzie potrzebny pokój do 608, klucz. Tam mam do tej szuflady. Co tutaj się dzieje? Znowu ta dziewczynka. Oh my goodness. Widać ją gdzieś? Nie widać. Także ty się lepiej, dziewczynko, po prostu nie odzywaj tutaj do mnie. I nie wracaj. Albo wracaj tam, skąd przybyłaś. O. To byłoby najlepiej. Dobra, tu żeby wyjść, to muszę znowu włączyć ten aparat, no bo inaczej nie da rady, nie? Aż tu jest przejście przez to. Tak, tu. Teraz kolejnym jest szuflada. Używamy. I pięknie. I słuchajcie. I mamy kolejne rzeczy. Klucz do pokoju 608. Także no tak to troszeczkę polega, nie? Że się znajduje te rzeczy. I oczywiście teraz, żeby przejść do pokoju 608, no to jak wiecie, musimy włączyć myślenie. Czyli nasz aparat. Alright. Teraz ruszamy do pokoju 608. Włączamy kluczyk. I to jest fajne, że naprawdę to znika i to jest tak dobrze w tym momencie zrobione.
Prawda, ktoś, kto grał, to pomyślał, bo najgorzej jest, wiecie, potem nie wiadomo, czy to można wyrzucić, czy to jeszcze nie będzie potrzebne. Wydaje się, że można, a potem się okazuje, jak w niektórych grach, że nic z tego nie wyjdzie, nie? Bardzo dziwna sprawa. Pewnie będzie trzeba to zrobić inaczej, bo tutaj to już jest koniec, nie? Nie, tu można się jeszcze przeczołgać. A jeżeli zapalimy ten, to będzie ten pokój wyglądał inaczej? Raczej nie. Raczej noktowizor nam nic nowego tutaj nie da. Strasznie ciemno, słuchajcie, to jest w tym hotelu. No dobra. To coś jest. Nie no, to jest pokój numer... Właściwie jaki? Nie wiemy. No żeśmy tu przeszli i co? No i może chyba tylko musimy wziąć aparat, nie? O, tu jest. O, proszę. O, pokój numer 606 tym razem żeśmy znaleźli. Czyli o to tutaj chodziło. Żeby znaleźć do kolejnego pokoju. I tak od... O my goodness, to jest ręka w ogóle jakaś. Po prostu odcięta ręka na kartonie, nie? Są kartoniki. Jest taki jakiś tam room, ale jaki to nawet nie wiadomo. Tutaj stąd nie widać. Czy to będzie do tego pokoju? Tak. To jest do tego pokoju. Tu jest 607. Tu to już chyba nic nie znajdziemy. Tak, bo tu jesteśmy za tym płonącym. Przedostaliśmy się do kolejnych, 607. Tu oczywiście nic nie mamy. Dobra, przeczytaj notatki. Są następne. Aparat łączy światy. A hotel został zniszczony, kiedy ja byłem nieprzytomny. Ale jak to się mogło stać? I dlaczego... Nie ma nikogo w tym hotelu. No, na razie nie ma, kolego. Miał być taki chojrak. Wydawałoby ci się, że możesz wszystko. Jesteś słynnym piszącym księgi. Ale nic z tego, kolego. O, tutaj coś, słuchajcie. A, można tutaj włączyć. Przedostać się tu. O, o, tu jest dużo jeszcze rzeczy kolejnych, które można by zrobić. Ale najpierw przedostać się tutaj. Sprawdzić wszystko. Możliwe patenta. Zagadki, przedmioty do zdobycia, pisma do przeczytania. Kod do bramy 67352. 67352 jest kodem do bramy. Żeby stąd wyjść. Z tej strony. Nie, no ale ja chcę, nie chcę, tylko chcę wpisać. A on jakby tutaj mi każe... A czemu on mi tak każe? No chyba, że przez ten. Nie mogę tego zrobić. Dziwna sprawa.
A, bo tu by potrzebował jeszcze klucza chyba do tego. To jest jakby już do wyjścia, nie? Także widzicie, gierka jest na myślenie, logiczna. Nie jest jakaś nadmiernie trudna. Natomiast, no, trzeba się wykazać tutaj troszeczkę sprytem, troszeczkę myśleniem. Panel od windy jest zniszczony. Drzwi od windy są zablokowane. Pokój kolejny. Nie mamy klucza. No i takie błąkanie się już się zaczyna tutaj, słuchajcie, po tym hotelu. Troszkę w poszukiwaniu wskazówek, tak? Czyli taka detektywistyczna, mówię, gra z dreszczykiem. Gazę znaleźliśmy tutaj. O, i to z tego się robi ten bandaż, nie? Jest tutaj, o, tu można zejść też na dół. Niby to wygląda tak samo. Jesus Christ! What the fuck Jakiś is that thing? robal idzie. A ja nie mam czym z tym walczyć. O, i znowu żeśmy się jakby zagubili. Dobra, 47 minut, tak jak wam obiecałem. Gierka jest warta zachodu. Jest detektywistyczny przygodówka z dreszczykiem. Polecam wam i będę też starał się tą zagadkę rozwiązać. Mówił dla was Great Coyote, krótkie spojrzenie, wasza najlepsza seria. Dziękuję, ostatnio 100 tysięcy wyświetleń. Ostatni odcinek miał po prostu, pokazaliście klasę. Nie jestem w stanie odpowiadać na wasze komentarze. Dzięki, że wspieracie kanał.